Nazywam się Kasia Zilman, a to jest moja historia. Moja przygoda z wioślarstwem zaczęła się w wieku 13-14 lat. Wioślarstwo uprawiał mój bratanek, zabrał mnie na trening. Jak mnie zobaczył jego trener Tomasz Lisewski, to w zasadzie się zakochał. Stwierdził, że idealne warunki fizyczne do uprawiania tego sportu i zabrał mnie na obóz. Wpuścił mnie jakby na głęboką wodę, wsadził do czwórki z dziewczynami tam pierwszej i powiedział wiosłuj, tak? A ja miałam wtedy szybki kurs wioślarstwa i po 10 dniach wystartowałam na Mistrzostwach Polski Młodzików, wtedy to był 2009 rok. No i udało się zdobyć brązowy medal, także no jakby to taka była mini zachęta. Tak jak prawie każdy widział we mnie materiał na dobrego sportowca, tak ja w sobie go widziałam i postawiłam jakby wszystko na jedną kartę. Nabrałam tej systematyczności, która później zaowocowała pierwszym medalem młodzieżowych mistrzostw świata i wtedy tak naprawdę to już moja kariera się zaczęła i rozbłysła. W wioślarstwie fajne jest to, że możemy się wykazać fizycznie, technicznie, ale moim zdaniem najważniejszą rolę gra tutaj głowa, tak? Bo nasze ciało jest w stanie o wiele więcej wytrzymać niż nam się wydaje. Możesz przekraczać swoje granice po prostu. Na tym profesjonalnym szczeblu uprawianie wioślarstwa no, naprawdę nie należy może do najprzyjemniejszych, najłatwiejszych sportów. To jest naprawdę około 300 dni poza domem. Na pokonanie dystansu 2 km czwórka podwójna potrzebuje od ponad 6 do 7 minut. Największą prędkość osiąga na finiszu i wynosi ona ponad 18 km na godzinę. To jak siedzimy w jakiej kolejności w Łodzi jest dość istotne, bo każda ma swoje odrębne zadanie. Ja siedząc na tym szlaku wyznaczam rytm oraz tempo. Dziewczyny muszą się dostosować do mnie. Teraz tych kilka, 6 minut z groszkiem i wszystko będzie jasne. Czwarta noskowa podczas treningu wsiad wraca i musi korygować kierunek. No i dwie dziewczyny, które siedzą w środku, to są takie typowe konie do roboty, do pracy i po prostu muszą tam dawać z siebie jak najwięcej. To musi być złoty medal, to trzeba jeszcze wytrzymać. Moim głównym celem, tak jak zapewne każdego sportowca, jest medal olimpijski, najlepiej złoty. Pani profesor, tak możemy powiedzieć, zrobiły na wodzie coś genialnego.